Przed nami Sylwester 2013. Jakie kreacje, jakie fryzury są modne w tym roku? Fryzury to wszystko zależy od okoliczności, jaka jest impreza. Jeśli jest to domówka, to bardziej naturalne, nie upięcia. Jeśli jest to bal, to upięcia jak najbardziej, bardzo eleganckie, gładkie, delikatne, nieprzesadzone. Proste fryzury, lata 80., 70. wracają. Wszystko też zależy, jest bardzo dużo imprez tematycznych, tak samo jak tutaj właśnie w stylu paryskim, więc jak najbardziej fale, upięcia. Koki są modne w tym roku? Koki są modne, ale nieprzesadzone, czyli nie za duże, coś raczej delikatnego właśnie. Wszystko indywidualnie, w zależności od kreacji, od rodzaju balu. Klientki, jak przybywają do salonu, to same proponują wygląd, czy narzucacie swoją wizję? No, jesteśmy od tego, żeby jednak podpowiedzieć gdzieś tą wizję, gdzieś odnaleźć, bo czasem pani nie wiedzą same, czego chcą, więc no, taka jest nasza rola, żeby gdzieś ukierunkować to uczesanie. Jeżeli chodzi o fryzjerstwo męskie, to irokezy dalej królują? No nie, już irokezów jest coraz mniej. Raczej spokojnie. Czyli takie fryzury bardziej eleganckie, bardziej gdzieś zaczesane właśnie do tyłu, postawione. Irokezów jak najmniej.